Tereska światła, zaczynamy od początku. Mark, are you here? Dobra, i ten, postawmy ten wazon z kwiatami, dobra? Dobra, w porządku, to dla mnie jest okej, okay. To reszta jest wizualnie. Szybciutko wyjeżdżamy z Luną do góry. Okej, okay. Prosimy na pozycję. Ruszamy, we are ready. Ten tytuł był moim pomysłem, musiałem przekonywać Mariusza do Turandot, nie do rangi dzieła, nie do jego pięknej możliwości, ale do tego konkretnego tytułu, ponieważ on w tym czasie myślał o innych. Ja mogę powiedzieć, jakie były moje argumenty. Podstawowym argumentem było przekonanie takie wewnętrzne i głębokie, że każde spotkanie tandemu talentów, Treliński, Kudliczka z Puccinim, jak dotychczas owocowało wspaniałymi realizacjami. To był argument podstawowy i oczywiście brak Turandot w naszym repertuarze, który był o tyle dotkliwy, że poprzednia realizacja Marka Grzesińskiego i Andrzeja Majewskiego była bardzo piękna. Ten spektakl realizujemy w koprodukcji z Bolonią. Teraz no jechać do Włoch z Puccinim, to naprawdę jakby trzeba tutaj dużo tupetu, więc ja myślałem o tym, że jeżeli już pokazujemy Włochom Pucciniego, to bardzo jest ważne, żeby spojrzeć na to ze strony jakby innej, europejskiej, polskiej, znaczy żeby zobaczyć w tym coś zupełnie odmiennego. Śpiewałam partię Turandot tyle razy i na tyle różnych sposobów, że wydawało mi się, że wiem o niej wszystko. Ale ta interpretacja kompletnie mnie zaskoczyła. Takiego oblicza Turandot nie znałam. Jak widać, kręcimy się na obrotówce, dlatego że w tym spektaklu jakby taką narracyjną osią są kręgi wokół głównego bohatera, Kalafa, przez którego wizję opowiadamy jakby całą historię Turandot. Otoczeni jesteśmy 9 bramami, które stają się takimi ramami, przez które wchodzi do głowy Kalafa cały świat, chór i reszta bohaterów całego spektaklu. Uwaga panowie, gotowi? Proszę bardzo, reżyserowie ciebie nie jest zadeklali. Uwaga, akcja! Elektrycy pierwsi, szybciusieńko, żeby przyjęko kolumna już zniknęła. W tym spektaklu bardzo dużo zawdzięczamy kinu. To znaczy z jednej strony to jest Louis Buñuel z Mrocznym przedmiotem pożądania, Bergman ze swoją personą, ale też ikonografa filmów Davida Lyncha, zwłaszcza Twin Peaks, to jest bardzo wyraźna ta seria odniesień, Batman nawet współczesny, ale też teatr Castellucci'ego. Myśmy cały czas przyglądali się Chino, manga, też Wong Kar-wai, jakby te tematy dzisiejsze. A więc Chiny kojarzą mi się raczej z pewnego rodzaju wyrafinowanym okrucieństwem, skrótem takim plastycznym, plastikiem, komiksem, a nie orientem właśnie a la Zeffirelli. Dyrygowanie Puccinim to zawsze wyzwanie, ale ten projekt jest wyjątkowo skomplikowany. Mamy połowę chóru na scenie, część chóru za sceną, część u szczytu tego wielkiego teatru. Do tego mały zespół za sceną i orkiestra w kanale. Dźwięk dochodzi do publiczności nie tylko z różnych stron, ale i w różnym tempie. Ja muszę sprawić, żeby całość była idealnie zgrana. On
wyjątkowo mocnym elementem w tym spektaklu są projekcje. Od bardzo abstrakcyjnych elementów chmur, takiego głosu, właściwie jakby próby ilustracji szumu głosu, aż po bardzo konkretne rzeczy, które dopowiadają taką tą oniryczną, senną wizję naszego spektaklu. Papa di Pechino. Znaleźć od twórców głównych ról do Turandot jest naprawdę bardzo trudno. Przy tak ciężkiej pracy fizycznej, jak jest śpiewanie właśnie partii dramatycznych, wielu śpiewaków po prostu stoi i całą swoją energię wkłada w głos, a nie w grę aktorską. Decydujące było przede wszystkim spotkanie z Mariuszem Trylińskim i ze mną na tak zwanych próbach roboczych. Wszyscy wykonywali tę partię, jeżeli chodzi o głos, znakomicie. Musiała po prostu zaistnieć pewna chemia między reżyserem a wykonawcami głównych ról, żeby się poczuli, żeby widzieli, że rzeczywiście są w stanie ze sobą współpracować. Mam świetną obsadę, Francesca Patane, śpiewaczka niezwykła, kreująca już blisko 300 razy w różnych teatrach Europy i świata. Tę postać znakomita młoda Koreanka Lee, która jak sądzę będzie wielką sensacją. Także obydwie premiery traktujemy równorzędnie. Ta linia panu. Super. Bardzo trudno jest powiedzieć właściwie, z której strony jest opowiadany ten spektakl. I teraz gdzieś po drodze jakby przyszła tutaj z pomocą psychoanaliza i spojrzenia jakby na ten temat z punktu widzenia głębi psychiki ludzkiej. Otóż ten spektakl nie dzieje się jakby nigdzie, on się dzieje wewnątrz ludzkiego umysłu. Tak naprawdę realny jest tylko Calaf i Turandot, reszta jest snem ścianym wokół nich. Bardzo pomocne tutaj było przestudiowanie rozmaitych historii, tak zwanych femme fatale, czy kobiet, które kastrują mężczyzn, kobiet, które mają jakieś blokady, lęki przed światem męskim. Salome i Lulu to są takie typy tutaj kobiece, które nas bardzo inspirowały. Z jednej strony mamy mężczyznę, który od lat właściwie śni ciągle ten sam sen. To jest opowieść o mężczyźnie, który widzi gdzieś kobietę modliszkę, która ma mu ściąć głowę. A z drugiej strony to jest postać kobiety, która się w psychologii nazywa syrena, która boi się mężczyzny w taki sposób, że zasłania się tarczą, mieczem ścina mu głowę i ma głęboko ściśnięte uda, ponieważ ona jest nieskalana, czysta. Więc mamy dwie postaci, które całkowicie są jakby zauroczone partnerem, pełne w pożądania, gorące, ale bojące się tego kontaktu. I tak wychodzimy, tak zaczyna się ta historia. Uwaga, Bartek, zaczynamy. Tomek, jesteś? Tak, fajnie. Historię Calafa i Turandot postrzegam jako taki rodzinny kryzys między dwojgiem ludzi. Oni kiedyś się kochali, ale z powodu jakiegoś niezrozumienia Turandot zamknęła swoje serce. Turandot z jednej strony jest kobietą silną, a z drugiej kruchą i histeryczną. Zachowuje się tak jak typowa kobieta. Atakuje mężczyzn, gdy nie chce być zraniona. To jej metoda obrony. Calaf nie rozumie, co się dzieje. Ma chaos w głowie. Nie wie, dlaczego Turandot odeszła. Nie wie, od czego zacząć i jak znaleźć rozwiązanie, ale nie poddaje się. Próbuje wszystkiego, żeby pokonać jej chłód. Stara się ośmielić ją swoją cierpliwością, ciepłem i troską. Najważniejsza jest ekspresja. Dla Pucciniego bardzo istotny był tekst. Wyraźnie nakreślił też emocje, jakie się w nim znajdują.
Pracujemy więc głównie nad tym, jak wyrazić pewne uczucia, a więc jak wymówić słowo miłość, jak pokazać nadzieję. To nie takie oczywiste. W orkiestrze dużą rolę odgrywają instrumenty dęte, trąbki, puzony. To pierwsza trudność dla śpiewaka, ponieważ trzeba mieć specjalny typ głosu, który się przez taką barwę przebije. Po drugie, partia Turandot nie jest płynna i nie ma tam miejsc, w których można odetchnąć. Są tylko ciągłe, duże skoki w górę i w dół. To w muzyczny sposób charakteryzuje Turandot jako osobowość historyczną. To sugestia Pucciniego zapisana w partyturze. Turandot powstała kilkanaście lat po Święcie Wiosny, kilka lat po dziełach Schönberga. I w tej operze słychać nadejście tego nowego języka muzycznego. W tym, jak Puccini używał dysonansów, jak budował przebiegi harmoniczne w orkiestrze, jak ostro zderzał ze sobą chóry. To jakby nowy świat, który wyrasta ze starej tradycji. Jesteśmy ministrami Turandot. Zapowiadamy wejścia wszystkich, którzy chcą prosić się o rękę. Chcielibyśmy głosić pochwałę życia, ale widzieliśmy już tyle egzekucji innych książąt, że stajemy się niejako ministrami śmierci. To całkiem nowa koncepcja, aby uczynić ping-pong-ponga transwestytami, ale to mi się podoba, bo dodaje tym postaciom więcej życia i wyrazistości. Poza tym to wyzwanie grać kobietę. Jestem Liu, ale żeby powiedzieć cokolwiek o Liu, trzeba powiedzieć też coś o Turandot. Turandot nie chce miłości, jest okrutna, nie niszczy tylko siebie, ale też mężczyzn. I ta Liu jakby jest odbiciem jej, jest drugą osobą w niej, która mówi: uspokój się, pokochaj, otwórz się na miłość, bo ona istnieje. Ty po prostu tylko nie chcesz w to wierzyć. Przed laty Turandot, widząc gwałt, widząc mężczyznę, który zdobywa kobietę, rozszczepiła się jakby na dwoje. To znaczy, mamy do czynienia z połówkami jednej kobiety, z jej świadomą i podświadomą częścią. I więc to jest opowieść o psychice rozdwojonej, która musi się scalić, aby nastąpiło połączenie finałowe. Gdybyśmy potraktowali Turandot jako taką baśń, to przecież nigdy by ten happy end nie był możliwy. No bo dlaczego? Umiera Liu, ta dobra, a Turandot i Kalaf się cieszą. To jest po prostu jakaś abstrakcja. A tu właśnie mamy odpowiedź na to, że to jest ta bardzo dobra i wrażliwa część Turandot, która ożywa w niej samej. Dlatego Liu odchodzi. Pani Teresko, poprosimy garderobianą chóru męskiego, żeby przeniosła dwiema pływające. No, chodźmy do Waldka jeszcze, dobra? No. To ma być nie wiadomo co, ale moim zdaniem trzeba troszkę podciąć coś, wiesz, bo one są za długie i ułożone, wiesz? Za bardzo jest fryzura, to naprawdę nie jest dobrze. Zrobić jakąś mocno lakierem. Proszę, żeby nie wpadały do oczu. Dużo lepiej, ale to ma być nieład i szaleństwo. Jest to moja piąta produkcja wspólnie z Mariuszem Trelińskim. Ja bardzo cenię sobie pracę z nim, przede wszystkim z głównego powodu takiego, że Mariusz wie, czego chce, czego oczekuje od śpiewaka, aktora. Ma z góry przygotowaną jakąś myśl przewodnią, co jest niestety ostatnio rzadkością. It's
Mariusz jest bardzo przywiązany do szczegółów, do gestów, do takich drobiazgów, nad którymi zwykle w teatrze operowym się nie pracuje. Pewnie to wynika z tego, że jest też reżyserem filmowym. On jest bardzo szybki, bardzo energiczny, ma bardzo dużo pomysłów. Jest niezwykle emocjonalny. Woła: nie, nie, nie tak. Albo: jest świetnie, fantastycznie. Więc nawet jeśli krzyczy, to daje nam pozytywną energię. Przez cały czas stara się znaleźć odpowiedzi na różne pytania. Zmienia wiele rzeczy podczas prób. Ciągle nas obserwuje i bada. Często mówi: zobaczmy, jakbyś zareagowała, gdybym chciał, żebyś zrobiła tak i tak. To ciągłe próbowanie, odnajdywanie się w nowych sytuacjach. Z psychologicznego punktu widzenia to bardzo ciekawe. Dzięki Mariuszowi, dzięki reżyserowi, postać cesarza została przybliżona. Przybliżona widzowi, przybliżona również wykonawcy. We wszystkich realizacjach, które widziałem, cesarz był taką postacią, która no, musiała być, ale nie był widoczny. To on jest wyciągnięty na prosceniu. On nie jest jakąś tam no, figurą na szachownicy, którą się przesuwa. Nie, to jest człowiek, który bierze udział w tym dramacie. Mariusz stara się zawsze odnieść dzieło, na którym pracuje, do współczesnych realiów. Stara się zawsze znaleźć żywych ludzi w tych postaciach. I to jest chyba największa siła tych produkcji, w ogóle produkcji Mariusza. Wydaje mi się, że najważniejszym przesłaniem Turandot jest to, o czym jest tutaj mowa, że żeby wygrać, trzeba przegrać. To znaczy, że nie można za wszelką cenę przejść do zwycięstwa, tylko trzeba umieć coś oddać, coś poświęcić, z czegoś zrezygnować, po to, żeby ostatecznie zwycięstwo osiągnąć. To jest po prostu najbardziej radykalny spektakl, jaki byśmy zrobili kiedykolwiek. Niemniej mam absolutne poczucie i świadomość tego, że to jest dokładnie to, o czym to libretto mówi. To jest dokładnie ta historia i ta treść, która jest pozbawiona zewnętrznego anturażu, ale najgłębiej, jak potrafimy, odczytane. I wydaje mi się, że to jest opowieść po prostu o spotkaniu mężczyzny, o tajemnicy, jaką jest płeć i o rozwiązaniu, jakie przynosi miłość.
wielkie zwycięstwo Mariusza Trelińskiego. Przede wszystkim bardzo mądrze pokazał sens opery Pucciniego. Sens głębszy, relacje między mężczyzną a kobietą, przemianę tej relacji i przemianę osoby bojącej się zaangażowania, bojącej się związku w osobę pełniejszą dzięki miłości. Pomysł, żeby przenieść akcję opery do głowy Kalafa, głównego bohatera opery, jest właściwie jedynym możliwym pomysłem. Przedarcie się do podświadomości jest próbą uniwersalizacji tej opery i próbą pokazania jej wszystkim. Jeśli chodzi o stronę muzyczną, to największą wartością tego spektaklu jest to, co dał mu dyrygent. Dyrygent genialnie prowadzący orkiestrę. Orkiestrę brzmiącą w sposób mocny, zdecydowany, ale nigdy nie hałaśliwy. Byłem naprawdę zachwycony epizodycznymi rolami. Przede wszystkim Trzech Panów Ping Pong Pong. Wspaniały powrót Kazimierza Pustelaka w roli cesarza. Bardzo mocna Turandot. No i po raz kolejny znakomita Katarzyna Trylnik jako Liu. Najsłabszy jest dla mnie akt pierwszy, w którym reżyser usiłuje dodać wartości starej bajce, jaką jest Turandot, ale w momencie, kiedy z tego rezygnuje i robi spektakl czysty, prosty, nabiera on prawdziwych emocji. Dla mnie ten spektakl tak naprawdę zaczął się od sceny zagadek, która jest absolutnie wspaniała, genialna, innowatorska. Ja tak ciekawie pomyślanej tej sceny jeszcze nie widziałem w wielu innych inscenizacjach. Myślę, że to było mnóstwo znakomitych pomysłów scenograficznych, ale taka galopada scen, która była w drugim akcie, no była czymś niezwykłym po prostu. Taka zmultiplikowana Alicja w Krainie Czarów, która przekracza kolejne przestrzenie. Znakomite. Wyjątkowo spójne, wyjątkowo jakby homogeniczne i naprawdę udane przedstawienie. No, wydaje mi się, że chyba najlepsze z dotychczasowych przedstawień Mariusza Trelińskiego. Cały czas to ja próbuję pisać swój pamiętnik wewnętrzny, próbuję zapisać historię swoich porażek, swoich miłości, swoich związków i gdzieś próbuję jakby dojrzewać razem ze swoimi spektaklami, a tutaj śnieśnie, na jawie, śnie publicznie. To, co było dla mnie najprzyjemniejsze i najważniejsze, to jest to, że ten spektakl jest szalenie osobisty i tak napisany, powiedziałbym, bardzo, bardzo własnym charakterem pisma.